Klub PNP to nasz świat. Dzięki nam zna nas cały kraj. Klub PNP, jesteśmy super, a to fakt. Klub PNP, twoja siostra, twój brat. Cześć, tu Bartek, SP2CSR. Witam wszystkich serdecznie. Za namową kolegi tutaj od nas z Bydgoszczy, czyli Roberta, SP2ROB, postanowiłem wstawić jakby krótką serię filmików objaśniających, o co chodzi w tej całej loże. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się wyjaśnić to bardzo prostymi słowami, no bo jakby super specem nie jestem. Temat dopiero zaczynam rozeznawać, ale z tego, co właśnie przekazał, mogą się rodzić jakieś pytania osób, które totalnie jeszcze nie miały styczności z lorą. Tak więc ja postaram się tutaj w moich prostych słowach wyjaśnić na początku, jak tutaj wygląda infrastruktura sieci, później jakieś aspekty techniczne, czyli jakie ewentualnie moduły, jakie płytki do tego używać. No i później na końcu samym postaram się przekazać tutaj coś, co można jakby programowo wgrać, tudzież przerobić, żeby się w tej loże, tak zwanej kolokwialnie mówiąc, znaleźć, czyli żebyśmy byli widzialni na mapie APRS-owej, czyli na przykład APRS-FI, i ewentualnie żebyśmy u siebie mogli postawić Digi Repeater, tudzież iGate, zależy kto ma jakie warunki, to jest raz, a dwa, no jakie jest pokrycie radiowe lorą na danym obszarze, no bo tak jak tam wspomnę w materiale, nie wszędzie stawianie bramek internetowych jest dobre, lepiej raczej stosować tutaj iGate'y, no ale to postaram się wyjaśnić. Oczywiście materiał ma charakter taki edukacyjny, o wstępny. Osoby, które już długo, długo siedzą w loże, tam wiadomo, w programowaniach, w konstruowaniach urządzeń, no to nie znajdą tutaj nic ciekawego. Jeżeli znajdą jakieś błędy, które popełniłem w teorii, to proszę oczywiście o komentarz pod filmem. Ja się, broń Boże, nie obrażam. Uważam, że lepiej sprostować niż ukrywać, no bo jakby no, błąd, który jest nieskorygowany od razu, no to prowadzi jakby do gorszych konsekwencji niż od razu jakby wyjaśniony. Także chyba tyle na początek. No, zapraszam do oglądania. Na potrzeby niniejszego filmu wykorzystałem materiały z bloga internetowego kolegi Oscar Kilo 2 Zulu Alpha Whisky. Pod filmem zamieszczę linka do jego strony. Tam oczywiście zapraszam, możecie znaleźć informacje nie tylko na temat APRS-u, ale też innych ciekawych rzeczy. No ale wracając jakby do meritum sprawy, pierwszy element, który nas tutaj interesuje, czyli tracker. Tracker, wiadomo, urządzenie, które posiada odbiornik GPS, czyli tak zwany no, po prostu lokalizator, nasz lokalizator. I tutaj, tak jak kolega na swoim materiale wspomniał, może to być lokalizator do samochodu albo lokalizator noszony gdzieś tam przy sobie, nie wiem, w parkach, w górach, no gdziekolwiek po prostu, gdzie kto chce. W przypadku samochodu oczywiście ja tutaj usilnie zalecam użycie zewnętrznej anteny, no bo jakby no, samo położenie trackera z tą antenką fabryczną spowoduje to, że no, wiele utracimy, jeżeli chodzi o jego moc nadawczą, która i tak jest jakby mikra. Więc no, tutaj w przypadku samochodu zewnętrzna antena, jakaś tam nagojka zwykła UT108 w zupełności wystarczy. I tutaj jeżeli chodzi o ten tracker, ja osobiście korzystam, myślę, że też sporo osób, z modułu właśnie tego TTGO firmy LilyGo chyba, tak to się dokładnie nazywa. Link też zamieszczę pod materiałem, żeby móc się rozeznać. Koszt takiej płytki, oczywiście ona jest bez oprogramowania tego APRS-owego, to jest rzędu 200 zł z groszem. I to jest pierwszy element. Czyli jeżeli chcemy, żeby nas było gdzieś tam widać, to musimy na pewno mieć
tą płytkę jakby z modułem GPS-u, oczywiście odpowiednio zaprogramowaną, no ale ten temat poruszymy później. Także pierwszym elementem tutaj sieci jest właśnie tracker. Kolejnym elementem może być stacja chociażby pogodowa. Tutaj konkretnie akurat dla wykorzystania APRS-u, no to jest to jak najbardziej wskazane, żebyśmy mieli gdzieś przekazywane warunki pogodowe. No i teraz tak, z tych dwóch jakby nadajników, no bo to są nadajniki, czy też pogodowego, czy też jakiegoś tam samochodowego, czy noszonego, przekazywane są ramki. I teraz te ramki jakby mogą docierać na w sumie chyba trzy. Tak, będą trzy moim zdaniem. Jeżeli się mylę, oczywiście, no to tutaj proszę kolegów też o wyprowadzenie z błędu, ale tutaj nie chodzi mi jakby o konkretne takie tam aspekty techniczne, jeżeli chodzi o infrastrukturę tutaj sieciową, tylko jakby bardziej o zobrazowanie dla laików, dla osób, które w ogóle jakby nie znają tematu i chciałyby poznać, o co tutaj chodzi. Tak więc te jakby dwa nadajniki, czyli albo jakieś systemy pogodowe, albo te trackery noszone, czy też wożone, przekazują ramki. No i ramki mogą być przekazywane tak, albo od razu do iGate'a, czyli do bramki internetowej, która no po prostu przekazuje naszą pozycję, jeżeli oczywiście jesteśmy w jej zasięgu, przekazuje naszą pozycję prosto do internetu. Drugą sytuacją może być taka, że nie mamy iGate'a w zasięgu, czyli tej bramki internetowej, i wtedy dolatuje, załóżmy, nasz sygnał do Digi Repeatera, tudzież Digi Repeatera, są różne nazwy. No i może być sytuacja taka, że ten Digi, załóżmy, zlokalizowany gdzieś tam w centrum, przykładowo miasta, albo tak jak tutaj na górze, widzi siebie radiowo z tą bramką internetową. No i wystarczy to, że przez jedno digi przeleci, od razu do iGate'a ten digi repeater przekaże, no i też bramka wlatuje do internetu. To oczywiście wszystko, tą trasę jakby ramki widać w oprogramowaniu, albo na APRS FI też, jak się spojrzy na stronę, też widać tą ścieżkę. W przypadku jakby większych odległości, gdzie nie ma tego pokrycia, gdzie jedno digi wystarcza, można tych digi repeaterów postawić kilka. Jeżeli one są oczywiście odpowiednio skonfigurowane, no to nawet jeżeli tam jeden do drugiego przekaże, ważne jest to, żeby dotarło docelowo to do iGate'a, do internetu po prostu. Także jeżeli tu mamy dobrą konfigurację, no to one między sobą tam, jak to się mówi kolokwialnie, zagadają. I w przypadku, jeżeli tych powtórzeń wystąpi za dużo, no to tam wiadomo, to sobie ten soft w tych digi repeaterach tak z tym poradzi, żeby po prostu nie robić bałaganu w sieci. Jedynym zagrożeniem, które może jakby wystąpić z tego, co zaobserwowałem, jest sytuacja, kiedy mamy źle skonfigurowanego iGate'a i on jakby może działać w sposób taki, że tylko odbiera ramki radiowe i przekazuje do internetu. Ale może być też tak, że on jakby ściąga z internetu i pcha w sieć radiową. No i tu jest problem pod tytułem taki, że jeżeli jest źle skonfigurowany jeden, to już robi bałagan, jakby, bo tych ramek dostajemy. Nie, jeżeli na przykład, nie wiem, obszar jest określony jako teoretycznie 500 km, no to mamy takie zatkanie, że jest masakra po prostu. Także tu jest jakby jeden problem. Drugi problem jest taki, że nadmierne stawianie iGate'ów. Tych bramek naprawdę nie potrzeba mnóstwo, no bo to też nie o to chodzi, żeby co, nie wiem, co ulica, co osiedle były iGate'y. Jak już to ewentualnie digi, bo wiadomo, jeden mieszka w bloku wyższym, jeden mieszka gdzieś w domku jednorodzinnym, w ogóle całkiem na górce, więc jakby co, moim zdaniem więcej digi, mniej iGate'ów, tym bardziej, że jeżeli widzimy, że gdzieś nasze te ramki dochodzą, to naprawdę w zupełności wystarczy. No i to jakby chyba było na tyle. Mam nadzieję, że za bardzo nie zagmatwałem. Jeżeli jest w miarę czytelnie, no to super. Cieszę się, że udało mi się tą moją jakby wiedzę przekazać w taki podstawowy sposób, bo to jest oczywiście bardzo podstawowo, bez jakichś aspektów technicznych. Ja tutaj mówię, tak jak wspominam, temat też dopiero liznąłem i bazując na tym, jakie problemy, pytania mi się nasunęły,
No to przekazuję po prostu tutaj tą wiedzę. Mam nadzieję, że się przyda komuś, kto był w tym punkcie jakby wejścia, w którym ja się znajdowałem, więc tyle chyba na ten pierwszy rzut, ten pierwszy strzał. Oczywiście, jeżeli się tutaj jakieś pytania narodzą, z chęcią zapraszam do komentowania pod filmem. Mam nadzieję, że po prostu udało mi się wyjaśnić pewne kwestie. Dzięki bardzo. Klub BNP to nasz świat. Dzięki nam, zna nas cały kraj.